Siemanko, w kolejnym odcinku w Elektryku bez cenzury. Dzisiaj nie będzie o elektrykach. Elektryków jest wszędzie, dużo się o nich mówi, więc dam wam trochę odsapnąć. No ale będzie o ekologii, o podejściu do takiego tematu, który tyczy nas wszystkich, czyli ubrania. Dlatego postanowiłem zaprosić Kamila Kurowskiego. Dzień dobry, cześć. Siemasz, Kamil. Siema. Miło się widzieć bardzo, w końcu. Powiedz mi, Kamil, kilka słów o sobie. Okay. Powiedz widzom, czym się zajmujesz. Okej. Okay. Ja na co dzień zajmuję się szeroko pojętą branżą odzieżową. Przede wszystkim razem z żoną prowadzimy sobie 50-osobową firmę odzieżową w Zduńskiej Woli. I ogólnie zajmujemy się całym procesem jakby od zera, aby zaprojektować produkt cały, aby go konstrukcję zrobić, dobrać materiały, tkaniny, no i potem, żeby to oczywiście sprzedawać i żeby jakby dokończyć ten proces tam na sprzedaży, nie? Także całość. Robimy marki własne, głównie do hurtu, i także robimy też marki dla znanych influencerów, gdzie za jakimś tam naszym know-howem i tak dalej pomagamy im trochę. Jak jakiś influencer chce swoją markę odzieżową, to my jako taki ghost rider troszeczkę robimy im ubrania na przykład, nie? Damskie. Okej, ale macie swoją szwalnię, tak? Mamy swoją szwalnię, tak, i mamy 50 osób niecałe. Mamy całkiem pokaźny zespół typowo osób szyjących, mamy swoją krojownię, swój dział do projektów, dział konstrukcyjny, wszystko mamy jakby u siebie, nie? Czyli jesteście samowystarczalni. Samowystarczalni, no oprócz tam jakichś po prostu haftów, z nadruków to zlecamy, bo to po prostu się firmy specjalizują czymś takim, nie? A powiedz mi, no bo Zduńska Wola, no to blisko Łodzi. Tak. Pytanie, które ci zadam, wynika z tego, że sam lubię się dobrze ubrać, ale mimo tego, że tego jest wszystkiego jest bardzo dużo, ubrań jest naprawdę bardzo dużo, to wiesz, że mi ciężko wybrać jakiekolwiek fajne ubranie. Tak. Powiedz mi w ogóle, jak wygląda obecnie branża odzieżowa? No wiesz, ona, no nie ukrywajmy, troszeczkę została poraniona przez tam jakieś tam ostatnie lata i ogólnie to, co tam, wiesz, przez jakby to, co się dzieje na świecie, bo jakby, wiesz, tutaj w Łodzi, w okolicach i w ogóle ta branża odzieżowa cała, no to już miała swoje początki gdzieś tam przed wojną, wiesz, jak był zabór rosyjski w Łodzi, to po prostu tam, to był największy rozkwit branży odzieżowej w Łodzi. To już wtedy? Tak, tak, już wtedy, bo to tak było uwarunkowane, no, historycznie, że po prostu Łódź miała współpracować dobrze z centralnym miastem w Rosji po prostu i to wszystko miało tak chodzić i wtedy to się najbardziej rozwijało. Później po prostu było tak, że no, były jakieś tam, już tak wracając bliżej naszych czasów, czyli tak powiedzmy tam w 95 roku było pierwsze jakieś tam porozumienie, kiedy powstała ta Światowa Organizacja Handlu, że są jakieś te minimalne, wiesz, maksymalne ilości, które można importować z określonych tam krajów. To porozumienie gdzieś tam obowiązywało około 10 lat i to było takie wprowadzające porozumienie 10-letnie, które miało jakby wdrażać fakt, że później będzie wszystko otwarte i będzie bardziej naszykowane pod ten wolny rynek, wolny handel, nie? I to trwało gdzieś tam do 2005 roku i w 2005 roku już po prostu zostało to uwolnione, te ilości importowalne z dalekich krajów i tak dalej. No i po prostu wtedy już tylko jakby się posługiwano tabelą ceł, wiesz, podatków, takich. I można jakby, było robić i można było, tak, po prostu ten. I jakby można podzielić to w takim jakby czasie, że wiesz, w latach 90., kiedy no brakowało bardzo wiele rzeczy w Polsce i był bardzo duży też wzrost szycia w ogóle polskiego i brakowało towarów, to później po prostu już to z każdym rokiem, kiedy ten import z dalekich krajów świata, że tak powiem, został bardziej uwolniony, no to wiadomo, że to coraz bardziej było cięższe w utrzymaniu w Polsce, tak? Ale no w tej chwili cały czas też ze względu
na tę sytuację covidową. Dużo firm było jeszcze, tak powiedzmy, do tego momentu covidowego, mówię o takich firmach szyjących, bo nie mówię o markach odzieżowych. Marka odzieżowa to jest trochę inna rzecz, bo może być sama marka, może nie mieć szwalni, może po prostu gdzieś tam zlecać sobie typowo szwalniom, które zajmują się tylko szyciem. No to przez COVID i przez ten czas taki cięższy, gdzie naprawdę trochę trzeba było się nagimnastykować, żeby przetrwać ten okres, bo był moment, że ubranie w ogóle nie szły. No to zostały tylko, wiesz, najwytrwalsi, tacy, co najbardziej są w stanie przystosowywać się procesowo do bieżących realiów, nie? Okej, tak jak mi powiedziałeś o tym 2005 roku, to taki był rok chyba, w którym właśnie produkty słabej jakości, czyli te, które miały niższe ceny, wypierały polską produkcję, tak? No tak, bo wiesz, jak to uwolnili w ogóle, to na przykład tam było coś takiego, że wzrost importu z Chin do Stanów Zjednoczonych ubrań wzrósł o 60% tam w pierwszym kwartale 2005, nie? Mhm. Więc jakby, wiesz, no to, wiesz, ta branża odzieżowa mocno się rozwija w Chinach, dlatego że to nie jest jakaś branża, która wymaga bardzo dużych, wiesz, progu wejścia, nie? Jak masz na przykład, nie wiem, jakieś biznesy typu, wiesz, produkcja śrubek i musisz mieć jakieś, wiesz, bardziej zaawansowane technologicznie maszyny, no to tam jest większy próg wejścia, nie? I dlatego tam w tych krajach dalszych, gdzie jest tańsza siła robocza, taki był rozwój tego wszystkiego, nie? Okej. No bo ja mogę powiedzieć śmiało, że chyba wszystko prawie, czy większość rzeczy takich, nawet te marki premium, które jak ja ostatnio sobie założyłem jakąś tam bluzkę renomowanej firmy, to powiem ci, wiesz, że made in China, made in Taiwan, ale ja dotknąłem i powiem ci, że to już nie jest ta jakość, nie? No nie jest ta jakość i jeszcze co można fajnego powiedzieć, że wiesz, nawet niektóre z tego, co gdzieś tam słyszałem, wiesz, poza gdzieś tam oficjalnie, to nawet, wiesz, Chiny już się stają nawet za drogie trochę w produkcji w tej chwili i gdzieś tam są wybierane kraje, wiesz, jeszcze tańsze, nie? I jakość po prostu tych wyrobów, wiesz, no nie jest aktualnie za najlepsza. No bo wiesz, gdzieś to musi mieć odzwierciedlenie w tej cenie, nie? No tak, wiesz, od razu mi tak przyszło na głowę a propos trendów, jakie są dzisiaj trendy, no bo ja jeszcze, powiedzmy, jak miałem te 20, 25, nawet 30 lat, po prostu szedłem do Molocha, kupowałem to, co jest, co mi się podoba, nie patrzyłem na skład i tyle, tak? Dzisiaj na przykład, już po 40, zaczynam troszeczkę też inaczej patrzeć, no bo patrzę na przykład, czy ubranie jest z bawełny, czy nie jest z bawełny, ale wiesz, że pójście do, w ogóle do marketu, jakiegoś tam sklepu takiego Molocha jest dla mnie problemem, bo niby tam są różne sklepy, wszystko jest szyte na jedno kopyto, wchodzi się wszędzie, czuć taki, w górę te ubranie do rąk, czuć taki zapach, taki dziwny zapach. Jak dotykam, czuję, że to nie jest naturalne. No ja mam na przykład problem, chciałbym, na przykład dzisiaj chciałem sobie fajne joggery kupić, tak? Ale naprawdę fajnie uszyte, z fajnego materiału i jest problem. Wiesz co, z tym zapachem to jest też taka historia, że niektóre tam firmy ogólnie rzecz biorąc, jak masz taki długi czas dostarczenia z takiego kraju, wiesz, gdzie jest bardzo daleko, to spryskują też to pewnymi tam chemikaliami, żeby po prostu nie powstała jakaś tam pleśń podczas transportu tego. Więc to może być ten zapach. Dlatego zawsze trzeba wyprać ubranie przed pierwszym użyciem, bo coś tam po prostu może zostać z takich nieprzyjemnych rzeczy, jakichś tam, wiesz, środków barwiących i z jakichś tam po prostu, wiesz, właśnie takich środków konserwujących do transportu tej odzieży. I wiesz, jakby no to jest ta kwestia, że no już w tej chwili teraz, gdzie no jest trochę nadprodukcji tych ubrań, ale mimo wszystko coraz więcej ludzi, tak jak ty, mówisz, szukają bardziej świadomie ubrań, które gdzieś, powiedzmy, są wyprodukowane bliżej tutaj. Nie ma wtedy konieczności jakby stosowania różnych tych po prostu środków. I wiesz, jest jakby krótsza ta droga. Wiadomo, że te rzeczy są droższe, ale no jak na przykład weźmiesz sobie jakieś rzeczy polskiego producenta, który rzeczywiście gdzieś tam się stara
to wiesz, utrzymywać, żeby to było w fajnym procesie produkcyjnym wyprodukowane, no to wiesz, są tkaniny jakby używane, które są, wiesz, bardziej takie z zaufanego źródła, gdzie farby, barwniki i tak dalej są, wiesz, nieszkodliwe, gdzie po pozostałości jakieś tam rzeczywiście się wypiorą po pierwszym praniu. Jakby no coraz więcej jest ludzi świadomych, nie, w tej chwili. I to jest też tak, że jak mówię, ostatnio przymierzałem jakieś tam ubranie, no to nawet krój nie jest taki. Kiedyś jak założyłem coś, nie wiem, jakiejś marki renomowanej, ja nie pamiętam, czy to był Karl Lagerfeld, jakieś spodnie jakiś czas temu, no wtedy nie mogłem sobie na nie pozwolić, no ale jak je założyłem, super, były po prostu wygodne, fajnie uszyte, a dzisiaj to jest tak jakby też te renomowane marki, to jest takie szyte jakby w jednym trendzie, tak. A z kolei jak kupiłem, udało mi się kupić bluzę polskiego producenta, no to ale to czuć, nie? Tak. To czuć. Wiesz, teraz jest też tak, że na przykład jak weźmiesz sobie, nie wiem, jednej marki, jakiejś tam bardziej takiej znanej marki, popularnej jakiejś, bez nazw tam po prostu, i weźmiesz sobie na przykład rozmiar, nie wiem, nosisz na przykład L-kę. Przykładowo, to weźmiesz tego samego producenta tej marki bluzę L-kę i ona kupisz L-kę i później inną kupisz bluzę L-kę, ona będzie zupełnie inna na przykład. Inna konstrukcyjnie, inaczej będzie leżała i może się okazać, że tego samego producenta kupisz inny wyrób M-ki, będzie dobry. Jest po prostu, wiesz, konstrukcyjnie jest w cały świat, bo wiesz, te marki działają globalnie, biura konstrukcyjne też są globalnie w różnych miejscach tam świata, wiesz, i są jakieś tam parametry, które muszą być spełnione, wiesz, tam minimalne i tak dalej, ale stąd wychodzi, wiesz, to, że te rzeczy są rozmiarowo różne, nie? Kiedyś było bardziej tak do przewidzenia, że wiesz, M-kę to nosisz M-kę, L-kę to L-kę, a teraz rozmiarówkę naprawdę się przyjmuje bardzo różnie, nie? No odnośnie, wiesz, tych polskich ubrań, no to wiesz, no czuć zdecydowanie, wiesz, różnicę, bo wiesz, jak weźmiesz polski materiał, wiesz, jak my na przykład robimy konstrukcję, właśnie. To wiesz, to naprawdę, i na przykład robimy to dla, robimy ubrania damskie, robimy jakąś sukienkę, to wiesz, konstrukcję, to u mnie jest tak, że na przykład dziewczyny potem to przymierzają same, sprawdzają, jak to leży, wiesz, no bo ja uważam, że na przykład w wyrobie odzieżowym nie ma nic ważniejszego niż to, jak ten wyrób leży na tobie. To jest taka w ogóle pierwsza sprawa, nie? Jak leży dobrze, no to już jest jakby, wiesz, pierwszy taki punkt do sukcesu, że ludzie będą chcieli to nosić, nie? Później oczywiście, wiadomo, materiał, nadruk jakiś czy tam coś, no w zależności jaka to jest marka i dla kogo robi, nie? Bo to ważna jest ta persona zakupowa, dla której marka odzieżowa robi te ubrania, no bo robi się po to, żeby, wiesz, no te ubrania się i dobrze nosiło i zarazem dobrze sprzedawało. Ale ogólnie konstrukcje, na przykład my przywiązujemy bardzo dużą uwagę i widzę, że w Polsce większą uwagę się przywiązuje do tych konstrukcji, nie? A jakbyśmy mogli tu widzom powiedzieć tak pokrótce, jakie są rodzaje materiałów, bo to jest niby oczywiste, ale na metkach mamy, wiesz, różne miksy, tak? Okay. I ja na przykład, jeżeli trenuję i nie założę bawełnianej koszulki, to potem mam problem z plecami, po prostu mam... No bo się nie ma odpływu wilgoci, nie? No w właśnie. Sztucznym, nie? Znaczy, wiesz co, ja bym podzielił po prostu to tak, na tkaninę i dzianinę, po prostu, jako taki pierwszy podział, czyli mamy materiały tkaninowe, dzianinowe. Tkanina to jest, tak prostym językiem, bardziej materiał taki sztywny, nierozciągliwy, i ogólnie różnią się między sobą po prostu rodzajem splotu, tak? Czyli że jest taki zastosowany splot w tym materiale, że tkanina się, wiesz, nie uciąga, tylko jest bardziej sztywna, a dzianina jest bardziej po prostu rozciągliwa, tak? I to wychodzi po prostu przez różnicę w splocie, jak jest wyprodukowany ten materiał. Później po prostu taki drugi podstawowy podział, no to masz materiały naturalne, czyli to będzie na przykład bawełna, len, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, bo też i skóra jest materiałem naturalnym.
masz materiał sztuczny jako drugi podział i sztuczny to jest materiał, który powstał w laboratorium, ale materiały, które użyte są do produkcji już są naturalne, czyli na przykład celuloza drzewna i to jest na przykład wiskoza i bardzo dużo z wiskozy aktualnie teraz trendowo robi się sukienki dla kobiet, takie drukowane. Jest to wciąż materiał sztuczny, ale wykorzystywane są materiały naturalne i to jest taki, no coś takiego pośredniego. I mamy materiały jeszcze syntetyczne, które są w 100% po prostu syntetyczne, czyli powstały w laboratorium, ale do produkcji także używa się materiałów syntetycznych, czyli po prostu jest to na przykład poliamid, poliester, typowo takie syntetyczne materiały, nie? Okej, okay, no, to rozumiem, ale na przykład pamiętam mi kiedyś kolega, który w ogóle no, jest dresiarzem, ale ja tak mówię, tak wiesz, dresiarzem na zasadzie bardzo lubi dresy, ja kiedyś tego nie rozumiałem, ale ja do domu przychodzę i często zakładam dresy, bo jest po prostu wygodnie. No, tak. Ja zawsze kupowałem, nie patrzyłem na dresy, no patrzyłem gdzieś tam na cenę i one po kilku praniach tak się kulkowały. On mówi, musi być bawełna. Muszą być bawełniane i ewentualnie z dodatkiem, nie wiem, 5% elastyny, no żeby tak, one żeby ci się potem nie rozciągnęły, takie wory były, tak? No dobrze, a najbardziej, a z tych materiałów, jakbyś miał jakby wyciągnąć te, które są najtrwalsze? Znaczy, no wiesz, najtrwalsze, no to wiesz, zależy do czego też, nie? No bo załóżmy, że i bawełna może być bardzo trwała, ale no i syntetyczne materiały też będą trwałe, no bo one są po prostu, wiesz, wykonane z syntetycznych materiałów i one, zobacz, że do sportu też wiesz co, niektóre bokserki czy jakieś tam koszulki też są trwałe, nie? Więc jakby to zależy bardziej od indywidualnej, wiesz, parametrów danego materiału, nie? No teraz można robić naprawdę takie różne cuda z materiałami, że mieszanki, nie mieszanki, że dodać jakąś cechę, która spowoduje, że na przykład będzie bardziej trwały, nie? Można bawełnę wziąć, dodać jej jeszcze jakieś tam pokrycie, dodać jeszcze jakieś właściwości i ona na przykład będzie bardzo trwała, nie? A to samo można zrobić, wiesz, z poliestrem, z poliamidem i jakby tutaj ciężko jednoznacznie wskazać, nie? No tak, tylko ja cały czas gdzieś próbuję się, wiesz, może to jest bardzo trudne, ale dość mocno pospolite, że idę do sklepu, tak? No. Widzę, no wiesz, to, że opakuję gówno w ładny papierek, nie znaczy, że ich będę chciał za to 1000 zł, nie znaczy, że te gówno jest dobrej jakości. No tak. Oczywiście mówię, tak? Tak, ale tak. Na przykład idę do sklepu, widzę, mam te jogery, tak? Kosztują 500 zł. Tak. Dużo. No. Co muszę mieć w sobie, jaki skład, żebym jednak powiedział, no okej, okay, kosztują 500, ale są naprawdę dobrej jakości. Wiesz co, to jest takie, wiesz, trochę ciężkie pytanie, bo powiem ci, że na przykład wiesz, z perspektywy kogoś, kto tworzy markę, z perspektywy kogoś, kto tworzy markę odzieżową, na przykład jak my robimy markę odzieżową i ja na przykład biorę jakiś nowy materiał i chcę zrobić coś lepszego, to wiesz, my bierzemy to, na przykład wypierzemy jeden raz, drugi raz i my zobaczymy, co się z tym dzieje, nie? Ty jak, wiesz, idziesz do sklepu, no to nie masz takiej możliwości, dopiero się okaże, czy ten ubiór jest warty, jak dopiero go wypierzesz, ponosisz. No ale to wiesz, nie ma, o co chodzi, nie? Znaczy, no tak, ale to nie ma jakiejś, wiesz, no bo idę do sklepu, no wiem, i kosztuje 200 i jest 60% bawełny, 40 poliestru. To tak, no wiesz, to nie jest dobrej jakości ubranie. No to wiesz, no to powiedzmy, wiesz, zależy czego oczekujesz, nie? Bo jeżeli byś chciał do sportu coś i chcesz bardziej elastyczności, no to okej, okay, powiedzmy. Nie, ja chcę bardziej coś naturalnego, co oddycha. Ja mówię o tej jakości, bo wiesz, okej, okay, patrzymy na różne rzeczy, czego oczekujemy, ale dla mnie ubranie jest to coś, co noszę na co dzień i chciałbym, żeby to oddychało, było przyjazne skórze. No to wtedy musisz jakby tylko i wyłącznie patrzeć na materiałach opartych na bawełnie, nie? Zdecydowanie. Okay, okay. I jeżeli wiesz, jeżeli tam będzie, wiesz, parę procent, 2-3% jakiegoś elastanu, jakiegoś syntetycznego materiału dodanego, no to wiesz, to jest po to, żeby załóżmy wygodniej się chodziło, nie? To było rozciągliwe, tak? Tak, żeby to było rozciągliwe, wiesz. I jakby, no, możesz ze 100% bawełny
kupić też t-shirt, ale to też wiesz, 100% bawełna, masz dzianinę na przykład, materiał 100% bawełniany i też będzie ci, na metce będzie ci pisało, że jest 100%, a on w dotyku, w feelingu takim będzie zupełnie inny. Okay. Może być zarówno taka gramatura, że będzie dosłownie zbroja, wiesz, taka gruba gramatura i wiesz, i możesz powiedzieć, że będzie naturalne, super fajnie, ale może się okazać, że nie będziesz chciał tego nosić, bo po prostu będzie to, wiesz, niewygodne totalnie. Dlatego, no wiesz, z reguły na przykład dresówki czy dzianiny t-shirtowe damskie mają więcej troszeczkę dodane tego jakiegoś elastanu czy czegoś takiego, co wiesz, co ten, bo jednak taka jest, wiesz, co specyfika rynku, nie? Ale jeżeli chcesz bardziej naturalne, wiesz, co bardziej takie oddychające, lepsze jakościowe, no to jakby, wiesz, możesz wybrać to, co masz napisane, wiesz, 100%, 97%, 98% bawełna. No dobra, to ale wiesz co, i tak wszystko się moim zdaniem do feelingu, wiesz co, jak to dotkniesz, zobaczysz i tak dalej. Ja już widziałem tyle różnych materiałów, które w składzie, wiesz co, zapowiadały się super, a wiesz, okazywały się potem taki dnem na przykład, taki nie? No, robiony, no też wiesz, troszeczkę, nie? Czyli ludzie potrzebują, żeby na metce było to, robimy to, tak żeby widzieli. Wiesz, no ale teraz troszeczkę, nie wiem, uważam, że wiesz, producenci, przynajmniej polscy, bo gdzieś tam przebadali różne te składy i tak dalej, bardziej przywiązują teraz do tego uwagę, żeby było tak, żeby rzeczywiście bardziej było to, co jest napisane na metce, żeby było w rzeczywistości, nie? No tak. Natomiast wiesz, problem polega na tym, że też często te firmy tkaninowe mylą się też w podawaniu, wiesz, no bo wiesz, mylą się, okay. Albo błędnie podają po prostu, tak? I jakby, wiesz, producent nie ma laboratorium, żeby w każdym, wiesz co, sprawdzić, jaki jest skład tego i tak dalej, nie? No ale wypuszcza coś na rynek, wiesz, no, jak pisze, że tak. Jest tyle, a tyle, no to no tak, stary, no, to, no jeżeli ja bym wypuścił butelkę wódki i napisał dokładnie, tam, że jest 20%, ona miałaby 50%, albo napisał, że jest 50%, no, a ona ma 20%, przychodzi klient i mówi, panie, to nie klepie, ja mówię, masz pan mocny łeb, nie? No, ale wiesz, no jakby jak się korzysta z bardziej takich, wiesz, sprawdzonych, zaufanych dostawców, to się wszystko z reguły zgadza, jest okej, okay, nie? Jak weźmiesz gdzieś tam, no są jakieś tam importowane różne tam rzeczy, tak samo surowce, no to wiesz, to można się różnych rzeczy spodziewać. No nie? Tak, szczególnie, że naprawdę tych ubrań jest, jak ja sobie przeglądam, wiesz, Zalando i patrzę sobie, co tam się dzieje, jest tego tyle, ale ja nie mogę nic wybrać, bo ja w ogóle tak, wiesz, ja jestem wzrokowcem, patrzę, krój, nie, to brzydko, wiesz, jakieś mega napisy, nie, ale czasami jak wejdę właśnie w polskich producentów, których, i tu potem wejdziemy w ten drugi twój temat, jeżeli chodzi o twoją działalność, to nie widać ich, nie widać, wiesz, są gdzieś tu, musi ktoś ci muszę powiedzieć, Polski, jest tak? Taka polska firma, robi to, robi tamto i tego nie ma, prawda? Więc kolejnym. Czy robią, ale ich nie widać. No właśnie, chodzi, moim tak? Kolejnym pytaniem jest ekologia, tak? Bo tego tematu mocno nie chcę poruszać z kilku względów. Ja nie jestem ekspertem od ekologii, żeby wiedzieć, co się z ubraniami dzieje, no ale ja sobie na chłopski rozum biorę tak, jeżeli my kupujemy teraz, robi się sprzęty elektroniczne, żeby one były jednorazowe tak naprawdę, tak. To jak jest z ubraniami? Ja kupuję, wiesz, zamiast dać 150 za koszulkę, daję 20 zł, no ale ja wiem, że ona po, wiesz, po miesiącu ona się nie nadaje, no, do chodzenia i jest wyrzucane. I teraz tak, ja na przykład dzisiaj mam dużo mniej ubrań, ale mam lepszych jakościowo, te ubrania no, są tak. Lepsze jakościowo. Ja je noszę dłużej i one naprawdę są w fajnym stanie, no chyba, że jak to ja czasami wsadzę ją i upiorę nie tak, no, jak trzeba. No, nie w tej temperaturze, tak. Albo I trzymam, no ale tak, no to wiesz, ja od razu widzę, wiesz, tony tych ubrań i pytanie, co z tymi sztucznymi materiałami, czy je też można recyklingować, czy tylko recyklingujemy tak naprawdę tą część z tego materiału, która jest naturalna, prawda? Jak to wygląda? Wiesz co, powiem Może ci tak, wiesz, że na przykład powiem ci tak, że ogólnie na przykład ja widzę wśród firm, że no wszystkie firmy, które polskie przynajmniej szyją, pilnują tego, wiesz, tego składowania odpowiedniego, tak, się w odpowiedni sposób bardziej tu jakby w kategoriach ścinek czy jakichś tam pozostałości materiałów
rzeczywiście się, wiesz co, oddaje to na określone wysypiska śmieci, które rzeczywiście zajmują się tym przetwarzaniem tych odpadów. I jakby, wiesz, najczęściej widzę w firmach jest to, że stosują o tyle, ile są w stanie to zrobić, podział, wiesz, tych odpadów, że, wiesz, workuje się po prostu i się je opisuje, że tutaj są na przykład odpady bawełniane, tutaj są poliamid i poliester na przykład, żeby to potem trafiło, wiesz, w odpowiednie miejsca do składowania potem, nie? No, ale właśnie i do potem przetworzenia, nie? No właśnie, przetworzenia, czy da się przetworzyć? Da się przetworzyć, bo powoli jakiś tam, wiesz, temat jest na czasie i gdzieś tam wchodzą, wiesz, jakieś powoli rozwiązania, które mogą, wiesz, na jakieś tam na przykład czyściwo to przetworzyć jeszcze raz, czy na przykład na widziałem teraz jakieś są nowości w zakresie budownictwa, żeby wykorzystywać to jako jakieś tam domieszki na przykład do elementów budowlanych, żeby chociaż jeszcze coś tam z tego wytworzyć ponownie. Więc widzę, że firmy, wiesz, na pewno nie olewają tego tematu i wiesz, każdy stara się to w jakiś tam sposób, wiesz, bo przetworzyć. To sprzedają, nie? Tak naprawdę, wiesz, gdzieś mogą to sprzedawać. Tak, można to sprzedawać, pod warunkiem, że jest to, wiesz, bardzo dobrze wyselekcjonowane, nie? Okej. Powiedz mi jeszcze, Kamil, dlaczego to jest tak, że mimo tego, że polscy projektanci są, polscy producenci są, to ich na naszym rynku nie widać? Wiesz co, bo wydaje mi się, że jak gdzieś tam ktoś zakłada swoją tą markę odzieżową, zaczynają prowadzić, to ja mam takie wrażenie, że ludzie, wiesz, szukają jakichś po prostu zaawansowanych technik magicznych, aby się pokazać, a nie robią jakichś tam totalnie takich najprostszych rzeczy, które mają, wiesz co, dostępne od zaraz, które mogą zrobić sami i przez które mogą się po prostu pokazać światu. Okej, rozumiem. Czyli, wiesz, mam na myśli, że, wiesz, nie robią rolek na TikToka, Instagrama, wiesz co, nie robią redystrybucji treści, remarketingu, tak? Wiesz, remarketing to już jest jakieś tam w kampaniach płatnych, nie? To już jakiś jest tam dalszy krok, ale bardziej mi chodzi o jakieś tam najprostsze rzeczy, wiesz, nie zbierają maili, żeby gdzieś tam komunikować się z tymi swoimi odbiorcami, wiesz, nie publikują nic, wiesz. Okay. Teraz, gdzie mamy czas, że te rolki, wiesz, ten krótki format wideo jest niezwykle popularny, modny, z którego teraz trzeba skorzystać, no z czego sam wiesz, nie? No tak, z tymi rolkami. No, dużo mi podpowiedziałeś, jeżeli chodzi o... Wiesz, i to jakby pomaga, wiesz, wybostować się w ogóle, pokazać, nie? I jakby konsekwencją, wiesz, to ludzie szukają jakichś zaawansowanych strategii i, wiesz, tracą na to czas. I przez to nie robią tych prostych rzeczy, ich nie widać. I teraz na przykład, jak masz, wiesz, z reguły jak ktoś zakłada markę odzieżową, zaczyna od końca, nie? I idzie na przykład i, wiesz, szuka, idzie do influencera jakiegoś i płaci kasę, wiesz co, 800, 1000 zł, 1500 zł, zrobi pierwsze zamówienie, 80, 100 sztuk, zarobi fajną kwotę i potem, wiesz, następną bierze współpracę z kimś innym, potem ma zero i, wiesz, potem on odpuszcza, bo... Nie ciągnie jakby dalej tego, tak, co jest sprawdzone, tak? Tak, a to, co jest bezpłatne, sprawdzone, żeby się pokazać jak najwięcej i później gdzieś tam dopiero sobie wejść w jakieś tam reklamy płatne, już jakby będąc na takim etapie, gdzie, wiesz, marka odzieżowa jest gotowa trochę, wiesz, te pieniądze włożyć, ale żeby się pozytywnie zaskoczyć, że te pieniądze może stracić. Jasne. To wiesz, to na przykład od razu ktoś zakłada markę, nigdzie gdzieś tam nie opublikował, a na przykład już idzie do jakiejś agencji marketingowej prywatnej, ona mówi, agencja, że na przykład, wiesz, 3, 5, 10 tysięcy, gdzie nie ma tych podwalin zrobionych, żeby się w ogóle gdzieś pokazać, nie? Więc jakby, wiesz, w tym kontekście widzę tutaj, że po prostu tu jest problem, że nie robią firmy tych najbardziej podstawowych rzeczy. Rozumiem. Okej. Mówię, jakbyście chcieli, to naprawdę warto... mówię, to nie jest, broń Boże, reklama płatna. My jesteśmy tutaj kolegami. Kamil bardzo dużo pomógł i uważam, że skorzystanie z takiego szkolenia bądź konsultacji z kimś, kto w tej branży siedzi długo, po pierwsze, może Wam pokazać pewne kierunki, może Wam oszczędzić straty czasu i straty pieniędzy, no bo jednak
uczyć się na czymś, doświadczeniu, też warto. Kolejne pytania. Dlaczego wybieramy ubrania tanie? Ja nie chciałbym tutaj wyjść na takiego snoba, bo ja też rozumiem, że wielu ludzi nie stać na kupienie koszulki za 100 czy 150 zł. No bo to jest jednak sporo, tak? No, no. Jeżeli mamy dzieci, jeżeli mamy no, rodzinę, nie wiem, czteroosobową, to zakup już koszulki, po koszulce dla każdego to już jest wie, ze 400 zł, tak? No i powiedz mi, no, jakby pytanie może jest trochę takie, takie filozoficzne. Dlaczego wybieramy tanie ubrania? Czyli dlaczego kupujemy więcej, żeby więcej nosić, stroić się, kosztem jakości, niż wybieramy powiedzmy jeden gdzieś tam swój styl i wybieramy jakość. Wiesz co, myślę, że to ewidentnie wykształciło się po prostu przez lata takie, takie zachowanie konsumenckie, które wiesz, jest jakby odpowiedzią na to, że rynek jest taki, a nie inny, nie? Czyli, że po prostu począwszy od tego, wiesz, tak naprawdę 2005 roku, kiedy od tego roku myślę, że to się wszystko tak zaczęło, że zostało to uwolnione i jakby, wiesz, tych ubrań zaczęło bardzo dużo wpływać, bo wiesz, zauważ, że wcześniej to nie było aż tak ubrań, właśnie bardziej się tak kupowało, wiesz, rzadziej, lepsze, bardziej te lokalne, polskie produkty tak były, wiesz. I jakby, wiesz, moim zdaniem to jest po prostu zachowanie konsumenckie, które wynika z tego, że wiesz, w tej chwili jest jakby system gospodarczy taki, jaki jest, że bardzo dużo się opiera tego wszystkiego, tych ubrań na imporcie i w tej chwili w pewnych markach, wiesz, jest to walka tą ceną i wiesz, klient widzi, że no, ubrania może kupić za określoną tańszą cenę i on się nie zastanawia, wiesz co, po prostu musi się ubrać, dysponuje jakimś tam budżetem, wie, że wiesz, ubrania kosztują mniej więcej w takim zakresie, a po prostu jedynie bardziej świadome osoby, wiesz, wybierają coś lepszego, droższego na dłuższy czas, nie? Okay. Jakby, wiesz, nie szukałbym tu, kurczę, głębszej, nie? Jakiejś przesłanki, po prostu tak jest i to się przez lata, wiesz, to już prawie będzie 20 lat, wiesz co, kiedy jakby tych ubrań jest dużo, nie? Tak, ale wiesz co, no ja nie do końca się zgodzę z tym, bo to chyba tylko u nas tak wygląda. Wiesz, jak pojedziesz sobie, nie wiem, do Stanów, do UK czy do Irlandii, no ja mieszkałem trochę w Irlandii, to naprawdę tam są praktycznie renomowane marki i tam jak są przeceny Black Friday, to stary, wiesz, spodnie kupujesz za 5 euro, czy wiesz, 10 euro, naprawdę. Wiesz, no ja bardziej mówię na podstawie tutaj na naszych, tych tutaj naszego, wiesz, w Polsce, jak tutaj mamy, nie? Wiem, że takie są, wiesz, tam na zachodzie, powiedzmy, wyprzedaże duże. Wiesz, to wynika z tego, że, wiesz, producenci no, wolą pozbyć się tych nadwyżek ubrań, niż po prostu trzymać to na magazynie, nie? No tak, bo to też kosztuje. To też kosztuje magazynowanie, tak? Rozumiem. Okej, a jak wygląda teraz obecnie przemysł tekstylny w Łodzi? W związku z tym, że coraz więcej ludzi nie chce kupować, nie chce wyglądać tak jak wszyscy, ubierać się tak jak wszyscy na jedno popyto, po prostu gdzieś cenią swój styl i jakość. No i też tą ekologię, też coraz więcej ludzi widzę, że jednak dla nich jest to istotne. Czy zaczyna się coś odradzać? Patrząc nawet u ciebie, jak to tam wygląda. Wiesz co, powiem ci, że mimo wszystko na tle Polski to i tak Łódź, okolice Łodzi, wiesz, tutaj całe województwo łódzkie i tak jest moim zdaniem w tej chwili największym zagłębiem, jeśli chodzi o ten przemysł. Nie jest to oczywiście to, co było kiedyś, wiesz. Oczywiście widać, że te firmy muszą sobie radzić, wiesz co, muszą zaktualizować swoje procesy i radzić sobie, wiesz co, w tej nowej rzeczywistości. Natomiast mimo wszystko w Łodzi uważam, że jest, wiesz, tych firm najwięcej. Jeżeli ktoś chce zrobić swoją markę odzieżową, to i tak w Łodzi zrobi tego, jakby załatwi najwięcej przez te uwarunkowania historyczne, że po prostu tutaj, wiesz, w rejonie łódzkim, wiesz, było najwięcej tych firm, to do tej pory to jest. Natomiast, no wiesz, no nie ukrywajmy, bardzo dużo zakładów zniknęło i no takie są przewidywania, że wiesz,
na przestrzeni iluś tam lat zostaną na rynku bardziej te zakłady, które będą w stanie, wiesz, utrzymać swoją markę i tą marką zarządzać, sprzedawać, rozumiem, wiesz. Rozumiem. Okej, okay, no to jest, wiesz co, no z jednej strony to jest fajna informacja, że coś się odradza, no ale ja bardzo chciałbym jednak, żeby to wróciło do takich podstaw, tak, żebyśmy więcej kupowali, może te ceny też będą niższe, choć ja uważam, że no ja jako EV Concierge, doradca do spraw elektromobilności, nigdy nie myślę o tym biznesie jako biznesie, w którym będę robił duże ilości, z tego względu, że żeby świadczyć dobre usługi doradcze, czy dobre usługi, to każdego klienta trzeba traktować indywidualnie. Tak. I dlatego stąd też na przykład większe marże, które ja biorę, tak? No tak. Czy chcesz po prostu mniej. I też nie każdy klient ale... jest dla mnie, no bo ja nie jestem w stanie, wiesz, zrobić tego tak, jak robią to flotowcy, czyli ilości i tam, wiesz, nie ma obsługi, tylko jest ogień. Tak, na ilość, nie? Więc mam nadzieję, że w branży włókienniczej jednak coraz więcej ludzi po prostu będzie powstawało, coraz więcej firm, te firmy będą się gdzieś pokazywały i będziemy mieć większy wybór. I tutaj moje jest następne pytanie, czy biznes tekstylny się opłaca? No wiesz co, powiem Ci tak, że jeżeli ktoś ma umiejętności, żeby dostosowywać się do wiesz, do zmian, potrafi, wiesz, pracować bardziej procesowo, żeby ten proces produkcji odzieży zarazem był, wiesz, no uczciwy, dobry, opłacalny biznesowo i tak dalej, to tak. Okay. I jeżeli po prostu, wiesz, ktoś umie się pokazać, wiesz, troszeczkę wyjść na świat z tą swoją marką, to tak, nie? Okay. Pod warunkiem, że... Media i tak dalej, tak, pod warunkiem właśnie, że to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, potrafi znaleźć ten złoty środek pomiędzy tym, że by robić lepsze rzeczy, no bo wiesz, jakby to, że ktoś chce robić w Polsce ubrania, no to już się od niego oczekuje, że te rzeczy będą lepsze, bardziej przemyślane, lepszej jakości, z lepszych materiałów i tak dalej. Natomiast wiesz, no trzeba znaleźć ten złoty środek pomiędzy tym, że wiesz, w różnych sieciówkach i w sklepach mamy zaokreślone takie, a nie inne kwoty, określone produkty, wiesz, na przykład wiesz, w jakichś tam sieciówkach t-shirt, wiesz, może kosztować 20 zł, tak jak mówiliśmy gdzieś tam wcześniej, a mnie sama praca człowieka więcej, żeby godziwie mu kosztuje. Zapłacić, kosztuje, tak? Więc jakby tu chodzi o to, żeby znaleźć ten złoty środek, żeby pokazać tą wartość, wiesz, klientowi, że on dostaje więcej jakby od polskiego producenta, że dostaje coś lepszego, większą wartość, kosztuje, ale to trochę kosztuje, nie? Mhm. Jeszcze wracając do tego poprzedniego, co mówiliśmy, że czy ta branża ma szansę jakoś bardziej się odrodzić w Polsce, to wiesz, może przyjdzie taki czas, że jeszcze, wiesz, ci producenci, którzy są od lat, wiesz, te rodzinne firmy, takie jak nasza i tak dalej, które rzeczywiście, wiesz, jak my byliśmy uczeni, żeby rzeczywiście, wiesz, podchodzić etycznie, wiesz, do tego biznesu, to wiesz, może być taka sytuacja, że na przykład jak Unia Europejska, wiesz, tam planuje do 2030 roku wprowadzenie czegoś takiego, tam było jakieś sporo jakichś tam fake newsów, że będą ograniczać, wiesz, ilość, ile będziesz mógł kupić ubrań na rocznie. Ale bardziej to z takich przewidywań, co słychać, wychodzi, że bardziej będzie po prostu to w taką stronę jakoś ustandaryzowane, że Unia Europejska będzie chciała, żeby każdy producent odtajnił, pokazał swój proces. Nie? Czy żeby zrobić jakiś na przykład paszport, wiesz, produktu na przykład, nawet czyli będzie nie, jakiś szlabon. Inwigilacja już, znaczy dla mnie to brzmi, wiesz, trochę inwigilacją. Takim zależy, wiesz, jak to będzie zrobione, nie? No bo ja nie chciałbym jakiejś inwigilacji, zdradzania, wiesz, no bo no też ale są... Ale no to jest, jeżeli każą Ci pokazywać proces, no w życiu bym nie pokazał swojego procesu, no komu co do tego, nie? No, wiesz, to jest zdradzanie jakichś tam po prostu tajemnic firmowych i tak dalej, natomiast wiesz, zależy to, w jaką stronę to pójdzie, tak? Bo jeżeli, powiedzmy, coś takiego będzie to w jakiś tam zrównoważony sposób wypośrodkowane, że
załóżmy, będzie zlikwidowana, wiesz, ta praca przymusowa, że załóżmy, wiesz, jasne, że te, załóżmy, ubrania, które są naprawdę bardzo tanie, wiesz, są gdzieś tam robione, no, w różnych zakładach gdzieś tam na całym świecie, wiesz, to może się przyczynić do tego, że załóżmy, ten import tych takich gorszych rzeczy może będzie troszeczkę zmniejszony na przykład, tak? Ale no tego nie bym wiemy, chciał, żeby wiesz, ten o co chodzi, import. że no może po prostu wtedy jakiś to będzie, wiesz, zależy jak to będzie zrobione, my nie wiemy, to jeszcze mamy do tego czasu, wiesz, 7 lat i nie wiemy, w którą stronę to pójdzie, nie? Bo to może pójść zarówno, wiesz, złą dla biznesu, a zarówno w jakąś taką, nie wiemy tego, nie? No ale wiesz, no to jest tak jak w elektrykach, no moim zdaniem narracja na początku to po prostu spierdoliła i tyle, nie? Bo wiesz, jakby to nie poszło w tą stronę wciskania czegoś na siłę, to może by to lepiej wyglądało. Tutaj wiesz. Poza tym ci dodam jeszcze, że moim zdaniem ja nawet nie chciałbym, żeby teraz rynek elektryków został zalany, szczególnie z Chin, bo okej, chińska marka może jest coraz lepsza, no ale pamiętajmy, że oni dopiero zaczynają, więc tak, potem jest tak. Kwestia tak, jak kupisz coś taniej, jak to jest noszane. Więc wiesz, zapowiedzi zapowiedziami, ale zależy jak to wszystko później będzie, jak się przyjmie rynkowo, jak to będzie ustandaryzowane, no ważne, żeby to było jakoś zdrowo, nie? Natomiast no, jakby to było zrobione w jakiś tam sposób, wiesz, zdrowo, żeby wyeliminować rzeczywiście takie, wiesz, ultra tanie, jasne, wiesz, ubrania, no to wtedy to może by się w jakiś tam sposób przyczyniło dla branży lepiej, producentów i dla konsumentów może to, żeby po prostu byli bardziej, no musieli kupować lepsze, zdrowe rzeczy, nie? Dobrze, bo Kamil, bo ty oprócz tego, że szyjesz ubrania, zajmujesz się szkoleniami i teraz powiedz mi, jakbyś mógł powiedzieć, jak zacząć w ogóle przygodę z szyciem ubrań, z branżą tekstylną, tak? Wiesz co, taka pierwsza ogólnie zasada, uważam, pierwsza w ogóle zanim ktokolwiek zrobi cokolwiek, to jest to, aby sprawdzić, wiesz co, czy ten twój pomysł, czyli taka twoja koncepcja marki, czyli coś, co jest pośrodku między twoim pomysłem, a tym, co chce rynek, no bo to jest tak naprawdę to, co się powinno robić, czyli to taka część wspólna, czy rzeczywiście na to są klienci, nie? Czyli to po prostu, wiesz, robisz, nie wiem, chcesz zrobić, na jakiś najprostszy przykład, chcesz zrobić, bo dostaję takich maili bardzo dużo, że głównie ludzie chcą jakieś tam t-shirty, bluzy swoje zrobić, ale z unikatowymi jakimiś nadrukami, bo mają jakiegoś artystę super i tak dalej, to jakby nie ma nic ważniejszego na początku, żeby to wziąć, zrobić z tymi grafikami i na przykład wypuścić jakąś minimalną partię próbną, cisnąć po prostu, wiesz, z 2-3 miesiące rolki, na przykład na TikToku, czy tam na, wiesz, na innych mediach społecznościowych i sprawdzić w ogóle, czy to tego ludzie chcą, nie? Bo wiesz, no teraz jest świat jaki jest i prawda jest taka, że kupuje się ubrania też w głównej mierze dla jakiejś tam marki, aby utożsamić się z jej wartościami, czy z wartościami założyciela, lub z wartościami, które niesie produkt, że jest na przykład lepszy, że wiesz, jest bardziej trwały, że jest unikatowy nadruk i tak dalej, i tak dalej. I po prostu pierwsza rzecz to trzeba to totalnie sprawdzić. Wiesz, bo dostaję jakieś tam maile, że na przykład ktoś zrobił, wiesz, 150 bluz, bo tak szwalnia powiedziała, że jest takie minimum. I on teraz ma te 150 bluz w garażu, nie? Tylko różnią się kolorami i on nie wie, co ma z tym zrobić, nie? Bo nie sprawdził, wiesz, to jasne, wiesz, jasne. Mógł zrobić bluzy na przykład gładkie i potem by uratował, żeby na przykład zrobił nawet po 2, 3, 5 nadruków, ale by to jakoś uratował, bo by sprawdził, czego ludzie chcą, nie? Więc to jest najważniejsza kwestia. I później można iść dalej, tak? Już sobie zrobić jakąś tam minimalną ilość, minimalne modele i cały czas... Na podstawie tego, że co ludzie mówią, że tak, to jest fajne, to bo jest bo już wiesz, zwalidujesz tak? sobie to rolkami na TikToku, na Instagramie, widzieć, ludzie tak? będą widzieć, czy im się to podoba, czy nie. Zrobisz jakąś tam mini przedsprzedaż, napiszesz, że wyślesz to za 2 tygodnie i jakby bezpiecznie sprawdzasz to, nie? Bo potem są takie, wiesz, nieprzyjemne jakieś tam płacz,
i tak dalej, że po prostu zrobiło się. No, zainwestował tyle. Zainwestował tyle i tyle, a potem nie może tego sprzedać. Nie? No tak, czyli rozumiem, teraz technologicznie jest, bo wiesz, no kiedyś jak chciałem sobie zrobić koszulkę, nie wiem, na sito, to musiało po prostu iść tego dużo. Teraz rozumiem, nie, jesteśmy w stanie spoko. Sobie zrobić, tak. Powiedzmy, jakby. Mam wizję, chcę, żeby bluza była taka, miała haftowane logo, tutaj złoty dodatek. Ja mogę sobie zrobić kilka, powiedzmy, sztuk, które oczywiście jednostkowo wyjdą drożej. Tak. Ja nie muszę od razu robić całej serii, robić jakichś takich... Nie musisz, wiesz, oczywiście, że taka partia próbna będzie troszeczkę droższa, no tak, nie? Tak, ale tak. Teraz mając, wiesz, do dyspozycji takie technologie druku jak DTG, czyli na druku bezpośredniego na koszulkach czy no bluzach, tak. Czy na przykład DTF, czyli wydruk na folii i później naprasowanie tego za pomocą prasy, można śmiało zrobić sobie, wiesz, od jednej sztuki. Okej, okay, czyli tak po i prostu, żeby to, zrobić taki set, możesz taki kupić, testowy. Tak, możesz kupić, wiesz, gotowe t-shirty w kroju na przykład, boxy, czy taki loose fit, który teraz gdzieś tam wraca, wiesz, do łask i zrobić sobie 2-3 nadruki i wiesz, zrobić, wiesz, mnóstwo kreatywnych TikToków i w ogóle zobaczyć i sprawdzić. Wiadomo, że właśnie to będzie troszeczkę droższe, ale nie na aż tak, żeby tego nie robić, nie? To uważam, że to trzeba zrobić, bo po prostu to jest z plusem, wiesz, na przyszłość, nie? Czy twoim zdaniem jakość renomowanych firm dzisiaj to ta sama jakość jak kiedyś? To pytanie zadałem, bo moim zdaniem to już nie jest to samo. Ceny są coraz wyższe, a jakość moim zdaniem spadła. I skąd to się bierze? Ja patrzę od strony marketingowej, bo nie wiem, czy dobrze myślę. Jeżeli wypromuję swoją markę, swoje logo, swoją identyfikację, historię, to już jest moja wartość produktu. Tak. Wiesz co, na pewno są gorsze, ponieważ, wiesz, wszystkie marki takie bardziej, wiesz, renomowane, wiesz, szukają więcej pieniędzy, żeby z tej puli, jaką masz w produkcie, żeby więcej było tych pieniędzy na marketing. Okej, okay, czyli o, wiesz, w tą stronę to jest. Czyli po prostu, wiesz, koszt produktu może być jakiś tam tańszy, no ale wiesz, no wiadomo, że potrzebne w jednostkowej cenie produktu jest jakaś jednostkowa cena sprzedaży jednego produktu marketingowa, nie? Mm-hmm. Czyli ile kosztuje sprzedanie tego. I to się liczy, i to się gdzieś tam kalkuluje, i na podstawie tego się podejmuje decyzje. I myślę, że to z tego głównie wynika po prostu, no bo wiesz, no nie ukrywajmy, że widać systematycznie, że z roku na rok tych treści w internecie jest coraz więcej. Organicznych, płatnych, wszystkich. No tak, a to kosztuje. I teraz wiesz, żeby się przebić z określoną, w określone tam, wiesz, z określonymi stawkami reklamowymi, no to te stawki są coraz wyższe, no bo tych treści jest coraz więcej. No i wiesz, i z tego wynika to, że może być troszeczkę oszczędzane na produkcie, a wiesz... Okej. Okay. No to trochę mi właśnie tu powiedziałeś tą zależność, tak, że no dzisiaj to może być nawet i pewnie z 20%, jak nie z 15%, jeżeli chodzi o koszty marketingu. No to wiesz, zależy jeszcze od ceny produktu, nie, bo to im wyższa cena produktu, no to tym wyższy koszt sprzedaży per sztuki marketingowy. Im tańszy wyrób, ten koszt jest niższy, bo tak działają po prostu te wszystkie systemy reklamowe Facebooka, Google'a, nie? Więc jakby zależy, ile kosztuje ten produkt. I to jest jakiś tam temat, wiesz, rzeka, ale to głównie z tego powodu, jasne, nie? Jasne. Powoli zbliżamy się do końca, ale ja na koniec mam takie luźne twoje pytanie. W zasadzie ja odpowiem. Wybieram polskich producentów i projektantów. I apeluję do tych, którzy sobie mogą na to pozwolić, żeby też to żeby robili. Tak, wspierali, też jesteś kupowali, jakby nie? Tego samego zdania, co ja? Myślę, że tak. Co mógłbyś powiedzieć tutaj naszym widzom, dlaczego warto? Wiesz co, no bo to jest tak, no jak kupujemy polskie produkty, to polskie miejsca pracy, nie? Dużo mamy świetnych zakładów do tej pory, wiesz co, jeszcze rodzinnych, utrzymanych. Wiesz, są to polscy producenci, wiesz, polscy producenci materiałów i jakby no zdecydowanie, jeżeli komuś się podobają oczywiście takie rzeczy i widzi na to przestrzeń i ma środki, to jak najbardziej zachęcam. Dziękuję ci bardzo.
za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja też Wam dziękuję. Jeżeli chcielibyście rozpocząć przygodę z branży tekstylnej, to w opisie zostawię namiar do Kamila. Okej. Na pewno Wam postara się pomóc. I co? Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, dajcie suba z kilku powodów. Po pierwsze, ten program jest dla Was i dzięki temu będziecie mogli dowiedzieć się wielu ciekawych informacji u źródeł. A jeżeli stwierdzicie, że Wam mało, to będę szukał tyle, aż znajdę satysfakcjonującą odpowiedź. Także życzę Wam wszystkiego dobrego. Na razie, cześć, hej. Hej, cześć.